Are you ready? Pełna moc! A już w tym momencie, panie i panowie, teraz w duecie z moim przyjacielem polecimy po temacie... Oj, grubiutko, grubiutko. Dobrze, Radek, nie przedłużając, walka numer 8. Jako pierwszego do narożnika niebieskiego zaproszę pana, który pochodzi z Brzeska, trenuje w Tiger Team Tarnów. Jest niesamowity, uwielbia wyzwania. Kiedyś zawadiaka lubiał wszelkie sprzeczki na ulicy, a teraz walczy właśnie w ringu Boxing Night, a dzisiaj Hard Boxing Night. Jako pierwszy Mariusz Styrna! W narożniku czerwonym Dariusz Daros Laher! Panowie, dajcie wielkie brawa, czekamy na wielki show! Runda numer jeden! I rozpoczęły się wielkie grzmoty dwóch ciężkich. Dwóch zawodników. Oj, zaczął! Proszę Państwa, mocny atak doświadczonego Dariusza Darosa Lahera. Mocne ciosy. Tak jak powiedziałem, to się może skończyć przed czasem. Darek to jest zawodnik, reprezentant Szkoły Sztuk Walki Fighter Team z Krakowa. I kolejny lewy prosty, lewy sierpowy, mocne uderzenia. Czy Mariusz Styrna to wytrzyma? Ale Mariusz Styrna nie pozostaje. Olo, obrócił się. O, proszę Państwa, na liny, tak? Tak? Coś tutaj spadło do nas. Czy to ząb? Nie, to nie ząb. To z lin spadła kawałek trytki. Ale mamy na deskach zawodnika w niebieskim kasku Mariusza Styrnę. Potężny cios i pierwsze liczenie już w pierwszej rundzie na początku spotkania. Dariusz Daros Lacher, doświadczony 40-latek. Myślę, że ta walka może skończyć się przed czasem. Dariusz przygotowany, kontroluje, czeka, co się wydarzy. W odwrotnej pozycji walczy Mariusz Styrna. Próbuje tym prawym, prostym zdobyć, odsunąć od siebie Dariusza. Ale Darek wchodzi, czeka, wyczekuje i zaatakuje. Na pewno zaraz zaatakuje z szybkością kobry. I tak jak mówiłem, już zaczęła się bombardowanie przez Darka. I kolejne ciosy. W defensywnie, w pełnej defensywie Mariusz Styrna pochyla głowę, odspada na liny. Ale to nie, proszę Państwa, to nie, to było potknięcie. Zawodnik się potknął, podnosi się. Przypominam, to jest 40-letni zawodnik, ale w nim jest moc. Czy wytrzyma, czy nie za szybko się wpompował? Atakuje, ponownie atakuje. I kolejny prawy sierpowy. Mamy 10 sekund do końca pierwszej rundy i ponownie seria ciosów ze strony Dariusza Darosa Lachera. Ale dotrwaliśmy do końca pierwszej rundy. Tyną a Dariuszem Darosem Lachem. Przybili sobie piątkę i zaczynamy drugie starcie. I zaczyna mocno Dariusz Daros Lacher. On to chce skończyć przed czasem. On już poczuł krew w pierwszej rundzie, w pierwszych sekundach, gdy Mariusz Styrna był liczony po 30-40 sekundach pierwszej rundy. Widać, że to jest zawodnik, który już ma doświadczenie na ringu. Przypominam, reprezentant Szkoły Sztuk Walki Fighter Team. Za młodych lat zawodnik KS Korona Kraków w koszykówce. A jego przeciwnikiem Mariusz Styrna, 25-latek, również trenujący boks w Pałacu Młodzieży w Tiger Tarnów, ale tutaj widać przewagę doświadczenia i siły w ciosach Dariusza Darosa Lachera.
Ale teraz zawodnicy obydwoje w dystansie czekają, kto pierwszy zaatakuje. Muszą odpocząć, to jednak jest wyczerpująca dyscyplina. Nam się wydaje, że to tylko 2 minuty rundy, a to jest potężny wysiłek, który odbiera tlen, odbiera siłę w rękach, w nogach. Ale tak jak mówiliśmy, jak tutaj komentowałem z Arkadiuszem Tańculem, gdy słyszymy z narożnika, dasz radę, jeszcze chwila, pojawia się ta energia i ponownie możemy widzieć energię wśród zawodników, tych zawodników, którzy tutaj przyjechali pomagać. O, proszę Państwa, piękny cios Mariusza Styrny. Wszedł prosto, lewy prosty wszedł na twarz Dariusza Dorosalachera. Czyżby te... Ale Dariusz poczuł, urażony się tym ciosem. Czyżby nastąpiła zmiana? Jeszcze 10 sekund, 10 sekund. Ta runda była o wiele spokojniejsza niż poprzednia. Tutaj zawodnicy już starali się więcej czasu poświęcić na wyprowadzenie odpowiedniej akcji. I czekam, i mamy kolejną przerwę, a ta przerwę wykorzystamy na przedstawienie naszych sponsorów i partnerów. Między Mariuszem Styrną a Dariuszem Darosem Lacherem. Jaki będzie werdykt sędziów? Czy walka skończy się przed czasem? Zaraz okaże się w ciągu najbliższych 2 minut. Czy Darkowi, który w pierwszej rundzie ciosem zadanym Mariuszowi Styrny sprowadził go na deski i Mariusz był liczony. Czy teraz ponownie ta sytuacja nastąpi? Zobaczymy, czy wystarczy mu sił. Zepchnięty do narożnika, ale dał sobie radę. Mariusz Styrna wyszedł. I klincz. Czekamy na dyscyplinę. Panowie odpoczywają. Stop. Słyszymy komendę stop. I kolej, komenda box. Ale zawodnicy nie kwapią się do ataku. I ruszył. Dariusz zepchnął Mariusza na liny. Dwóch fajterów, którzy przyszli wspierać Fundację Pełnomoc. Ci panowie walczą tu tylko po to, żeby zadowolić naszych kibiców przed telewizorami, tutaj w kampusie Wielickim i wszystkich Państwa dzięki swojej walce zachęcić do wspierania Fundacji Pełnomocz, a tym samym Róży Zaręby, 15-letniej dziewczynki chorej na trisomię chromosomu 9. Bardzo Państwa zachęcamy do wspierania Fundacji Pełnomoc. Wpisujemy teraz w Google'ach. Fundacja Pełnomoc, szukamy numeru konta i przelewamy, każda suma się sprzyda, każde środki będą przydatne do pomocy podopiecznym Fundacji Pełnomoc. Troszkę uszło energii z pierwszej rundy, ale znowu cios i 10 sekund. I teraz proszę Państwa, te 10 sekund, czy ktoś zaatakuje? Nie, zawodnicy stoją, chyba już są zmęczeni, już czekają na ostatni gong i zakończenie pojedynku. Tak, dziękujemy zawodnikom, a ja tym samym oddaję głos na ring i czekamy na werdykt sędziowski. Zapraszamy o wręczenie nagrody przedstawiciela klubu Prime, panią Agnieszkę Piotę. A zwycięzcą tego pojedynku reprezentujący czerwony narożnik Dariusz Daros Lacher!